Dzień dobry, moi drodzy. Znajdujemy się w Nicei na południu Francji. W jednym ze sklepów. Zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Ale widzę, że wszyscy nawet na parkingu już w maskach. Także... Przypominam, to jest tylko filmik informacyjny. Nie jest to film, który ma wywołać jakieś emocje, tylko informacyjne. Tego typu tematy. Ale tutaj widzimy, że nie ma osób, które są zwolnione z masek. Wszyscy te maski muszą obligatoryjnie mieć założone. W jednych krajach trzeba, w jednych krajach wirus tak nie szaleje, więc nie trzeba. Sobie oczywiście bagietkę francuską. Września. Przypominam, jest to filmik tylko i wyłącznie informacyjny. Znajdujemy się w Nicei, w Francji. Przejedziemy sobie jeszcze raz dookoła, abyście mogli zobaczyć. Wiem, że nie jeden z Was powie, że to nic nowego, wszyscy w maskach, ale to tylko chodzi o to, abyście po prostu wiedzieli na bieżąco, jak wygląda sytuacja w niektórych miejscach Europy. Zapraszam na kanał, zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Finlandii. Jak wygląda sytuacja w Holandii, Danii. Mam nadzieję, że uda nam się pojechać do Szwecji. Także życzę wszystkim miłego dnia. Jak również zapraszam na kanał.
bądź na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy tutaj, moi drodzy, przy kasie już zamontowane na stałe szyby, nie żadne plastiki, które ledwo się trzymią. Tutaj już mamy fachowo na stałe zamontowane. Tam współczuję panu ochroniarzowi, który cały dzień musiał w tej masce sobie spacerować. To jeszcze, moi drodzy, chcę wam pokazać, ponieważ tutaj też istnieją ruchy, tak jak w Polsce, bez maseczkowców. I tutaj właśnie są zostawione wózki, które nie zostały obsłużeni ludzie. I pani teraz tutaj je przebiera wszystkie. Sortuje, żeby było wszystko bardzo fajnie zrobione. Także tutaj jeszcze możemy zobaczyć przez szybę. Pani tutaj ma około 8 wózków z zakupami ludzi, które po prostu musi posortować i z powrotem na sklep zawieźć. Pozdrawiam serdecznie.